Chciałbym tylko wspomnieć jeszcze, że pomysłodawcą tej imprezy, choć jest to już jej druga edycja i tym razem odbywa się bez niego, jest Marek Gałązka. Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło witać Państwa po raz drugi na drugiej edycji Muzycznego Azylu. To Bardowie znaleźli takie miejsce na Suwalszczyźnie, a tak naprawdę Bart, który zainicjował to muzyczne wydarzenie, pan Marek Gałązka. I to miejsce dzięki Państwu i Państwa obecności przyjęło się po raz wtóry. Jest nam niezmiernie miło, że Państwo chcecie odwiedzić to piękne, wyjątkowe miejsce właśnie nad jeziorem Szelment. Mieszkać we śnie na parterze. Schody, kwadrygi kamienne ścieniem się unoszą. W korytarzu szlafrok matki wita się wylewnie, jak podomka na pokaz w czas wizyt w szpitalu. W dziecinnym spaniela głęboka w żalu po szczeniętach Buda, a na podłodze pod łóżkiem moneta się srebrzy. Widzisz, brat mnie przywiózł, a ty mnie zgubiłeś. Tam kołyska siostry cała w pajęczynach ma układ z pająkiem, bo się ciągle wstydzi swych powiązań z grobem. W stołowym stół pamięta wszystkie świętych, Boże zgromadzenia, pół legendy i zastawy ślubne. Martwych przy gubach gdzieś spod nóg dębowych, ołowiane kroczą armii, by bitwę toczyć z mrówką faraona. W sypialnym Madonna z Sedli z okiem na hrabiowskie łoże woli nie pamiętać dorosłej słabości czasu wymiany herbu na srebrniki. Skrzydlata toaleta, smukła jak na zdjęciach w drewnie i tej szuflady. Krakowski klubowy się wysunął z paczki i daremnie czeka. Śniąc już nie wiem, widząc jaśniej, czy to drzwi biorą oddech, czy sam tonę w dębinie i jak rana w tym lesie dojrzewa. Witam Państwa serdecznie. Cieszymy się, że tu jesteśmy, bo jest pięknie, aura, okoliczności, przyrody, naprawdę fantastyczne. Byle jakie uściski, byle jaki hrabio, nad byle jakim ranem. Thank you.
Gdzie jest prawdziwa miłość? Gdzie jest prawdziwa miłość? Gdzie jest prawdziwa miłość? Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest? Za przecinkę z Leszczyn na Pacławską wśród kalwaryjskich wzniesień, za łzę od połonin w kącie zatwarnicy i płomień na policzku w cerkwi. Wolna grupa Bukowina. Skąd przychodził, kto go znał? Kto mu rękę podał, kiedy nad browem siadał, wyjmował chleb, serem przekładał i dzielił się z psem. Tyle wszystkiego, co z sobą miał, majster bieda. Czapkę z głowy ściągał, gdy wiatr gałęzie chylił drzewa, śmiał się do słońca, śpiewał do drogę bez końca, co przed nim szła. Stawia pięć palców jak szalon zły, majster bieda. Nikt nie pytał, skąd się wziął, gdy do ognia się przysiadał. Wtulał się w krąg, ciepła jak w kożuch, zmurzony drogą wędrowiec Boży. Zasypiał długo, gapiąc się w noc, majster bieda. Aż nastąpił taki rok, smutny rok, tak widać trzeba. Nie przyszedł bieda zieloną wiosną, miejsce, gdzie siadał zielskiem zarosło. I choć nie jeden wytężał wzrok, choć lato pustym gościńcem przeszło, z rudy liśmi jesieni schedą, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość, wiatrem niesiony popłynął w przeszłość, majster bieda.
skąd przychodził, kto go znał, kto mu rękę podał, kiedy nad rowem siadał, wyjmował chleb, serem przekładał i dzielił się z psem. Tyle wszystkiego, co z sobą miał, majster bieda.